Dzień dobry Państwu, Studio Kadr. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj tarnowska malarka pani Marta Odbierzy-Chleb. Właśnie dzisiaj otwiera swoją kolejną wystawę, tym razem ikon, w kościele Matki Boskiej Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Pani Marto, kilka słów na temat tej wystawy. No wiadomo, jak już pani powiedziała, jest to wystawa ikon. Jest to kilka grup, bym tak to nazwała, ikon, mianowicie głównie Matka Boża z Dzieciątkiem, Święta Rodzina, Aniołowie i Święci. Takie podgrupy. Cóż mogę powiedzieć? Ikony są pisane na podobraziu drewnianym. Malatura jest wykonana temperą jajową i złocenia wykonane 24-karatowym złotem. Jedna ikona jest złocona białym złotem, tu Święta Rodzina. Jak długo tworzyła pani te ikony? 6 albo 7 lat. To ogrom pracy. Ogrom pracy, dlatego to jest taki zbiór właśnie z tych lat. Niektóre są wypożyczone, no to kilka jest wypożyczonych po prostu, a resztę tak się zbierało. Która ikona jest taka najbliższa pani sercu? Najbliższa mojemu sercu i taka właściwie, którą robiłam chyba już na drugim czy trzecim kursie, więc dość wcześnie, a kurs zrobiłam u jezuitów w Krakowie, to jest ze szkoły czeskiej z cyklu Piękne Madonny Praskie, ta niebieska. Jest bardzo piękna. To jest moja ukochana. Pani Marto, za chwilę będzie wernisaż wystawy. Ja myślę, że ta wystawa zrobi ogromne wrażenie, bo na mnie już zrobiła. Życzę pani wszystkiego najlepszego i tego, aby tych wystaw właśnie z tymi ikonami było jeszcze więcej. Są naprawdę piękne. Ja się ogromnie cieszę, że w takim niedużym zaułku, bo w gruncie rzeczy w pierwszej chwili, jak przynieśliśmy to wszystko, to byliśmy przerażeni, czy gdzie my to zmieścimy, bo przecież ludzie też będą chcieć podejść, zobaczyć, a nie może to być jedna, nie może zasłaniać drugiej. I po prostu, no mówię, Święty Antoni tutaj blisko czuwa, jakoś to tak mi pomógł porozmieszczać, że generalnie myślę, że nie zajmuje to tak dużo miejsca, a można każdą ikonę zobaczyć po prostu no, z bliska. Ta wystawa powstała dzięki uprzejmości i zaproszeniu księdza proboszcza Stanisława Cyrana, za co serdecznie mu dziękuję, bo mogę się zaprezentować w swoim rodzinnym mieście. Ksiądz Stanisław Cyran, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Proszę księdza, znajdujemy się na wystawie ikon, która mieści się właśnie w księdza kościele, której autorką jest pani Marta Odbierzy-Chleb. Proszę księdza, kilka refleksji na temat tej wystawy, bo ona niesie przesłanie. No, najpierw jestem niezmiernie wdzięczny z tego powodu, że ta wystawa mogła tutaj zaistnieć. To jest inicjatywa pani Marty, której dziękuję serdecznie za współpracę. No, ten pomysł się zrodził, można powiedzieć, z mojego zauroczenia dziełami pani Marty, zwłaszcza ikonami, które przyznam, że są mi szczególnie bliskie, ponieważ są piękne pod każdym względem. Ja nie jestem artystą, więc nie będę się wypowiadał na temat tworzenia techniki ikon, chociaż wiem, że do stworzenia ikony nie wystarczy tylko talent, tylko musi być też głębia, musi być serce. Mówi się, że ikony się pisze, nie maluje, tylko się pisze. A żeby napisać ikonę, to trzeba wcześniej modlitwy, wyciszenia, refleksji. I jestem przekonany, że z tych ikon, które tutaj oglądamy, które do nas przemawiają, tam tchnie jakaś głębia, jakieś piękno duchowe, które po prostu pociąga. Więc z zauroczenia, z fascynacji zrodził się ten pomysł. Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy tę wystawę tutaj prezentować. No, w kościele, więc chyba nie ma lepszego miejsca. Zwłaszcza, że te ikony to przede wszystkim ikony
Matki Najświętszej, a może najpierw Pana Jezusa. Chociaż mamy też ikony świętych, archaniołów, postaci biblijnych. No, o ikonach może lepiej oglądać, lepiej kontemplować niż opowiadać, bo ich piękno przemawia. Bo piękno przemawia do serca każdego człowieka. Do serca, też do wyobraźni. Myślę, że porusza też jakieś takie głębokie nas nuty duchowe. No, zachęca na pewno do kontemplacji, a kontemplacja z kolei do naśladowania, więc... utrwala po prostu jest wartości. Mogę tylko zachęcić do odwiedzenia Dąbrowy Tarnowskiej w tych najbliższych dniach, bo wystawa dzisiaj się rozpoczyna w piątek, 24 o 19. Będzie trwała jutro przez cały dzień i zakończenie w sobotę. Przepraszam, w niedzielę. I będzie też możliwość kupienia tych ikon. Ja sam już jestem zdecydowany, proszę się spieszyć, bo ja bym najchętniej wszystkie miał u siebie w mieszkaniu. Nie ukrywam, że mam też ikonę autorstwa Pani Marty Odbierze Chleb, jest w naczelnym miejscu w moim mieszkaniu. I myślę też ważne dla dąbrowskiej wspólnoty i parafii to fakt, że jakiś czas temu Pani Marta wykonała obraz Matki Bożej Katyńskiej, który zdobi ściany naszej świątyni, umieszczony jest blisko tablicy z okazji rocznicy katastrofy smoleńskiej. Jest wyjątkowo piękny i też skłania do refleksji, do modlitwy. Dziękuję ślicznie za rozmowę, za spotkanie i proszę Państwa, naprawdę zapraszam, odwiedźcie tą wystawę, bo warto. Pani Marto, także okres pandemii był dla Pani takim okresem twórczym. Byliśmy wszyscy pełni niepokoju. Przypominały się wszystkie historie Katynia. I wtedy powstaje jeden z najpiękniejszych Pani też obrazów. Może Matka Boska Katyńska. Proszę kilka słów o niej. Właśnie zaczęła się pandemia, a ja w tym momencie otrzymałam zamówienie od prywatnego ofiarodawcy, od pana Mieczysława Śliskiego, tutaj z Dąbrowy Tarnowskiej. Zupełnie przypadkiem, że tak powiem, żeśmy na siebie wpadli. I on zamówił tą Matkę Bożą Katyńską. Ona jest wzorowana na Matce Bożej Katyńskiej, wykonanej jako płaskorzeźba. A ponieważ wykonana jest w technice tempery jajowej. Ale powiem tylko tyle, że ten czas, kiedy zaczęła się pandemia, kiedy ja nigdzie nie wychodziłam, siedziałam nad tą bolesną Matką Bożą Katyńską i to było też niesamowite przeżycie, że to się tak właśnie w takim czasie zbiegło, bo te kilka tygodni ja po prostu byłam i chyba było mi łatwiej to znieść, ten czas takiego zamknięcia, przez to, że byłam zajęta po prostu pracą też. No, no, no. I to jest właśnie ta Matka Boska, która wisi tutaj teraz nad Panią. Tak. Ta Matka Boża miała być poświęcona wcześniej, w maju, ale ponieważ no właśnie była ta pandemia, więc została poświęcona 15 sierpnia przez księdza biskupa Wiesława Lechowicza. I no jeszcze byliśmy wszyscy w maseczkach, było to takie no jeszcze trudne, ale się cieszyłam, że po prostu ona tu jako pierwszy mój obraz. Może kiedyś się zdarzy, że jeszcze jakiś będzie w mojej rodzinnej parafii, bo pochodzę z Dąbrowy Tarnowskiej, urodziłam się w Dąbrowie Tarnowskiej i 15 lat właściwie mieszkałam w Dąbrowie Tarnowskiej. Także to jest moje takie rodzinne miasto.